Ernest, dużo zajętości i zawodowo, i prywatnie, a jednak udało się wziąć udział w Perfect Picture. Czy to było jakieś wyzwanie, by przyjąć tę propozycję? To było bardzo duże wyzwanie, a przede wszystkim logistyczne ogarnięcie z tego wszystkiego z moją żoną. Mam najcudowniejszą żonę na świecie i ona się na to zgodziła. Pozdrawiam cię, kochanie. Tylko dlatego, że dwa miesiące temu, lekko ponad dwa miesiące, urodziło nam się dziecko. My jesteśmy szczęśliwym ojcem świeżo upieczonym. Mamy córeczkę, dlatego tym bardziej było to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ ja też nie jestem z Warszawy, tylko musiałem z Krakowa dojechać. Ona tam musiała sama zostać i musieliśmy tak wszystko rozegrać, żeby to wszystko się udało. Czyli jest jakaś cena tego, że wystąpiłeś w Perfect Picture? Można jakoś ją nazwać? Czy jest jakaś cena? Którą trzeba zapłacić, żeby... Wszystko, co robimy w życiu, wiąże się z tym, że jest tego jakaś cena. No jakby to wiązało się z tym, że trzeba było coś poświęcić za coś, coś za coś. Jakby wiedzieliśmy o tym obydwoje, że taka przygoda może się nie powtórzyć. Jest to świetna propozycja. Spodobał nam się program. Wiedziałem, jak on ma wyglądać, jaki to ma być format. Wiedziałem, że oprócz takiej konkurencji, którą mamy mieć między uczestnikami, to jest świetna rozrywka, a przede wszystkim nauka, dzięki której można coś wynieść z tego. Więc jakby ja jestem bardzo zadowolony. Moja żona tak samo codziennie mi kibicowała, wysyłała SMS-y, że trzymają kciuki, pozdrawiają. Więc myślę, że to jest świetna przygoda. Jak będzie następna edycja, to polecam każdemu. Z tego, czego nauczyłeś się w programie, pewnie będzie można korzystać. No i właśnie, jak można nazwać te rzeczy, których nauczyłeś się w programie, a które będziesz mógł korzystać w swoim życiu, choćby prywatnym, no bo jak jest nowy członek rodziny, to i są fajne możliwości robienia tych zdjęć. Tak, ja myślę, że dużo wiedzy, którą się nauczyłem w programie na samym początku, też mieliśmy szkolenie od Canona, więc jakby dużo się nauczyliśmy. Co ja z tego wyniosę? Myślę, że wiele. W dzisiejszych czasach każdy robi zdjęcia telefonem, mnóstwo. Ja sam, jak sprawdziłem, mam ponad 30 tysięcy zdjęć w telefonie. I te zdjęcia robi się po prostu tak, o, jak ktoś mówi, zrób mi jedno zdjęcie, to my nie robimy jednego zdjęcia, tylko robimy 40 zdjęć i później wybieramy jakby to jedno. Tam też, natomiast jeszcze przed programem, powiem tak brzydko, robiłem te zdjęcia na pałę po prostu. Ktoś zdaną zrobił zdjęcie, później wybierałem co dobre, co nie. Dzisiaj podchodzę do tego inaczej. Już przemyślę to zdjęcie, jak chcę, żeby ono wyglądało, jak ustawić nogę, jak zrobić, żeby nie ucinać czegoś, jak wykadrować, żeby to zdjęcie było fajne. Jakby nauczyłem się też tego, że to jest takie powiedzenie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I to się tak sprawdza, że jedną na przykład osobę, jakiś element, nie wiem, samochód, cokolwiek, można sfotografować z różnej pozycji i będą to dwa totalnie różne zdjęcia. I nad jednym możemy się zachwycać, a na drugim zdjęciu zrobione tak o ten sam przedmiot na przykład, będzie już zdjęciem nudnym i w ogóle takim wzbudzającym żadnych emocji. Nie wiem, czy w tobie jest gen rywalizacji. Jak bardzo dla ciebie było ważne, by zająć fantastyczne miejsce w tym programie? Ja uwielbiam rywalizację. Uwielbiam, kocham. Ja mam też taką duszę trochę sportowca. Natomiast nienawidzę, jak ktoś rywalizuje, idąc w myśl zasady po trupach do celu. Ja uwielbiam rywalizować, ale jeżeli rywalizacja jest zdrowa, jeżeli nikt nikomu nóg nie podkłada. I tutaj, co będziecie mogli zobaczyć w odcinkach, że my mimo że ze sobą musieliśmy konkurować, to tak naprawdę jeden drugiemu pomagał w robieniu zadania, w ustawieniu aparatu. Jeżeli ktoś nam zapomniał, jaka to miała być przysłona, żeby to tło rozmyć na przykład, to my sobie nawzajem pomagaliśmy i to jest w tym wszystkim cudowne. Bo jakby wiadomo, że i tak ta osoba zrobi to zdjęcie, nie ja. A co mi szkodzi, że mogę mu coś pomóc, podpowiedzieć, jakby to jest fajne.